Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku Riza na dwójki. Jesteśmy w tych ruinach, bo oczywiście przeoczyłem jeden tutaj fragment. Oglądając go na filmiku, sprawdzając, czy wszystko dobrze się nagrało, też go zauważyłem, więc spoko, po prostu przy nagrywaniu tego jakoś nie ogarnąłem, że tutaj też się da wskoczyć z tej strony. Więc zobaczymy oczywiście, co tu jest. Dodatkowo poza odcinkiem zrobiłem sobie coś takiego, może tu będą jakieś pułapki, że znalazłem drewnianą nogę, to jest jakiś tam artefakt. W sumie nie sprawdzałem w ogóle, co to daje, po prostu to podniosłem. Gdzie to w ogóle będzie? Łup? Jako łup? Są te bożki? Jako ekwipunek to się gdzieś zakłada? Jak na nogę? By było dziwne. Może wszystko trzeba po prostu dać. Pewnie tutaj będzie. Co to dawało, cholera? Jak to jest zrobione? No i to oto właśnie taka ciekawostka. Dziennik, no nie, postać. Aha! Aha! W ten sposób to działa, to teraz rozumiem. To daje wytrzymałość plus 1. Aha! Dobra, wszystko chyba pojąłem. Po prostu mi tutaj pododawało statystyki automatycznie i to w ogóle nie wpływa na nic. Nie muszę tego gdzieś nosić, zakładać, po prostu to zbierać, dlatego warto zbierać artefakty. Dobra, jasne. Wow, olśniło mnie, fajnie. Co tutaj mamy? O Jezus, co to jest? Coś gulowatego. Dwóch? Czy on tak przebiegł, czy co? Robi... dziwnie to wygląda. Dobra, jest... Ała! Przestań. Moment. Wyprowadzę go tu gdzieś. Żeby było więcej miejsca, choć tutaj spadnij. No. Zlazuj. Strzał! O kurde! Wkurzył się. Może być z nim bardzo ciężka walka. Widzę, że on tutaj... A coś dostaje, nieźle mi idzie. Jakby co, to mogę spróbować zrobić w sumie tak. Czy on wchodzi na takie rzeczy? Bo gdyby nie wchodził... Wydaje się, że nie wchodzi, więc kurczę, fajna sprawa, bo... ja tutaj mam cały czas pistolet, o i proszę bardzo. I mógłbym tak czekać i go w końcu załatwić, ale w sumie... Nie będziemy robić aż takich jaj. Gdzieś tam go trafię parę razy. Próbujmy go już dobić, nie, ale... Trochę życia stracę, bo to kurde, wychodzi jak wychodzi. Czy nie wychodzi źle, ale straciłem dość sporo życia. Dobra, mamy gula. Szpon. Właśnie, piłę do kości sobie też kupiłem tam. Polecaliście, więc spoko. Dużo nie kosztowała. Trochę się tak przeszedłem, gdzieś tam jakieś dwa dziki jeszcze zabiłem i tak dalej. Ale stosunkowo jakoś nie było tego bardzo dużo. Dobra, co tutaj mamy? Jakiś sarkofag, okej. A w sarkofagu co? Co my tu mamy? Złoto, złote berło, co to robi? Aha, po prostu jest drogie i świeci. Tak samo złoty talerz. To czyli sporo złota, ostatnio go straciłem. Jednak to lusterko, no tak jak widzieliście, zostawiłem. Chwały mamy, to sobie zrobimy jakąś walkę mieczem czy coś. A swoją drogą, moment. To mi też dodało, nie? Tak, wytrzymałość dzięki drewnianej nodze. Ale i tak za 1000 to ulepszam. Dobrze, to jest fajne. Fajna sprawa. Dobra, zobaczymy, co jest tutaj dalej. Jakieś pułapki, jakieś rzeczy. Jest ten bożek chyba, nie? To zielone. Tu idę tak dość bezpiecznie. Dobra, żadnych przeciwników nie widzę. Więcej fantów nie widzę. Po prostu bożek za 500 i tyle chyba. Coś chyba... Coś tam kliknęło. Dobra, zapiszmy. Zrobię tak samo jak wcześniej. Będę skakał tutaj po prostu. Powiedzmy od tego momentu. O! Dobra. O, nie, zaraz. Dobra, nie spadłem. No ale co tu jest na dole niby? Chyba przeżył. Co to jest? To może kiedy indziej, nie? Ja mam już dziurkę zrobioną, to spoko. Kiedyś tutaj może wrócę. Pewnie go nie pokonam, nie? Raczej marne szanse, patrząc po jego posturze i w ogóle wszystkim. No ale spoko. Tu już chyba pułapek nie ma. Tak jak w tamtym przypadku, czyli takie bożki po 500, fajna sprawa, nie muszę w sumie stąd wychodzić. Tutaj jeszcze jedna rzecz była, tylko zapomniałem przed nagraniem tego wziąć, bo zauważyłem skrzynię, myślę, a włączę nagrywanie i wtedy ją wezmę, ale tu jest właśnie jeszcze jedna skrzynia. A co tu jest? O, to z żywności, dobra. Nie jest źle. Jeszcze jedna sprawa, bo tak zagadałem sobie z Vasco, tam przy tej jego wieży, zaraz M. I tutaj jest taki motyw, że mamy jakiś tekst z nim, że zbiegli, no właśnie. Zbiegli niewolnicy nie żyją. Żartujesz? Trzeba o tym powiedzieć Difuedze. Już wie. Dobra, czyli nic takiego.
A jak nic takiego, no to wychodzi na to, że wszystko już znaleźliśmy, co mieliśmy znaleźć. I lecimy do kryjówki piratów, chyba tak. Jeszcze zajrzę w dziennik, ale nie, no raczej to broń tytanów, legendarne przedmioty, lewy but, ale... na zachodniej plaży Antigui. To nie jest Antigua, to jest Takarigua, więc... to nie będzie tutaj. Okej, czyli broń tytanów, no to jest jakby związane mocno z piratami. Miałem jeszcze jedną rzecz tutaj zrobić, w sumie... pasowałoby się przespać. Gdzieś tutaj może znajdę łóżko. Koleś tu już niestety poszedł spać. Co tu jest? Aha, stół warsztatowy. I tu jest jeszcze gościu, który uczył mnie różnych takich sztuczek z małpami, nie? Paru sztuczek, czy ja mam to złodziejstwo? Nie, jeszcze nie. Pokaż mi jeszcze jakieś towary. Kolczyk z czaszką. Zastraszanie daje. Złotoustego pochodnia. Kilo bym mógł kupić, bo czasem jest coś do kopania. Łopatę mam i piłę do kości już teraz mam. Pochodnia spoko. Coś tam by można było posprzedawać też zawsze. Z łupów takie rzeczy. Łopaty. Perły. Perły się do czegoś przydają? Czy tylko po prostu są drogie, jak właśnie wyciągam z tych muszli? Z szmaragdy. Złote berło. Bardzo cenny po prostu. To myślę, że to po prostu jest na sprzedaż. Mi się wydaje, że to tak samo. Też chyba można to sprzedać. I ten zwykły bożek. No i co? Już mamy z powrotem 2000, czyli odzyskaliśmy za to lusterko, tak jakby. No i cóż, patrzę, że jeszcze tutaj musimy sobie otworzyć te muszle. Nic tak. Dobra, no ale jest piąta perła. Okej. No można wczytywać pewnie, jakoś to inaczej robić. Strasznie ciemno jest, to naprawdę nie wpływa korzystnie na odcinek. Potrzebuję gdzieś się przespać. Witam. Zabawmy się. Spoko. Otóż to. Niedługo muszę iść. Dobra, tutaj nic nie ma. Nikt mnie tutaj też nie chce skarcić, ale łóżko kurde zajęte niestety. A to dziwne, takie tutaj, taki balkonik. Ciekawe po co. No ale mniejsza. Pirackie opowieści to czytałem. Kurde, no nie mam, żebym nie miał własnego łóżka. Tu też koleś pewnie śpi. No tu nie jest tak jak na przykład w Gotiku, że gościa chyba wezmę. Kto tam? Nieważne, stąd. Kto no nie tu mogę. Zapraszał? Tak jak w Gotiku 3 jest, że jak oni śpią, to są jakby przypisani do tego łóżka, mimo że wstają i dupa. Tak zwana. Dobra, no to tyle chyba w takim razie. Czy jeszcze coś miałem zrobić? A, jeszcze miałem zrobić jedną rzecz. Jeszcze miałem zrobić jedną rzecz i nauczysz mnie jej ty. Curtis. Pokaż mi jak walczyć. A nie, a dobra, Jezus, myślałem, że... że to to. Kontraparowanie. Kontraparowanie. Ciosy miały więcej siły, broń biała 2. Ej, to by było dobre, tylko broń białą 2, 3. A mam chyba teraz, nie? Czy... mam chyba. Spróbujmy to w Chcę, takim razie. Chcę, żeby moje ciosy miały więcej siły. Niech cios zadaje całe twoje ciało. Wykorzystaj zmobilizuj ciało. Jeśli widzisz jego członki spadające na ziemię. Potężny, aha, dobra, potężny atak. Okej, okay, jak to teraz działa? Przetrzymuj, o, no to jest fajne. To jest fajne, bo to mi robili moi przeciwnicy czasem i miałem przerąbane. No to jeszcze oczywiście zrobimy sobie to. Broń biała, zachwałę 2000, siup. I zostawię sobie na razie tej chwały. Mógłbym wytrzymałość, ale mamy zrewnionej nogi i tak. Chociaż za 1000 można by było następny poziom, nie? Ale dobra, myślę, że tak może być. Zapisujemy. I czy ja wszystko mam, co chciałem jak do tej pory? Wydaje mi się, że większość chyba tak. Coś tam nadrobiłem, co chciałem. To złóżmy tę przysięgę, zobaczymy co to jest. Jeszcze to jak mogę zapytać. Jest ten Wrona? To ponury łajdak, ale dobry marynarz. Przede wszystkim ponury łajdak. Kiedyś, zanim zmierzył się z Marą, pływałem z nim. Wiesz może, co robi na wybrzeżu Ostrzy? Możesz być pewien, że to nic dobrego. Nie odda broni po dobroci. Więc mam nadzieję, żeś gotów do walki. Z tym nie będzie kłopotu. No nie wiem, no ale dobra. Jestem gotowy. Świetnie. Zdejmij ubranie. Co? Ten chłopak potwierdził swoją wartość, ale jeszcze nie jest jednym z nas. Dopóki nie złoży krwawej przysięgi. Ha, to dopiero będzie zabawa. Cisza! Powtórz za mną. Oddaję krew za załogę. Oddaję krew za załogę.
Oddaję krew za kapitana. Oddaję krew za kapitana. Dzielimy krew, skarb i wrogów. Przysięga jest wieczna. Na całe życie i jeszcze dłużej. Witaj w załodze. Dobra! Jesteś na pokładzie statku stalowobrodego. Nie obijaj się. Okej, okay, i co teraz? Mógłbym się ubrać już, na przykład. Inwentarz, ekwipunek, tors. Bardzo ładna, taka krótka ta przemowa, ale w sumie spoko. Dobra, to wszystko już reszta założone. Dopiszmy. No i co tam? Zrobione. Piratem jesteś i piratem pozostaniesz. Przygotować się do odpłynięcia. Ruszamy na wybrzeże Ostrzy. Ponieważ jesteś nowy na pokładzie, możesz wydać rozkaz odpłynięcia. Jak tam sprawy z Lolą? Słabo. No i co, Patty, teraz? Nie chcę mówić o swoim skarbie. Potrzebujemy więcej rumu. Chodźmy zatem. Dokąd? Gdzieś, gdzie jest wygodniej? Nie, to znaczy wszyscy razem? W sensie stawiamy żagle i płyniemy w stronę horyzontu? Słabo. McLean, Morris. Na pewno już za mną tęskni. Okej, czyli zebraliśmy całą załogę. Daj mi jakieś wskazówki. Jakie? Aha. Co lepiej opatrywać rany? Jak opatrzyć rozcięcie? Mógłbym się jakoś tak leczyć tym? Nie wiem, na razie sobie to zostawię. Dobra, McLean jeszcze. Kapitan mówi, ty słuchasz i wykonujesz. Ja... Przejście! Dobra, i O'Brien. Poszukam jakiś red. Dzięki. Szkoda. Dobra. Mogę wydać rozkaz odpłynięcia, tylko trzeba to powiedzieć kapitanowi, który jest gdzieś tu. Swoją drogą, łóżko. Prześpijmy się do południa, czyli do rana. W zbagowanym menu. O, Boże, aż mi... jakbym żaluzję odsłonił, coś takiego. Dobra, gdzie jest kapitan teraz? Gdzieś się tutaj przeniósł? Chciałbym... Komu ja mam wydać ten rozkaz? Halo? Co myślisz o tym nowym? Może się przydać. W kotłowni siedzi? Znaczy gdzieś tu? Ta, stare, tu jest ta skrzynia, ale... 20... 25 niestety. O, zaraz, tutaj coś leży. Czy ja to mogę wziąć? Nie. Szczegółowość. W Gothicu na przykład tego nie było. Jak coś leżało na stole, to zazwyczaj znaczyło, że może to wziąć. A tutaj po prostu to są jakieś tam szczegóły. Jest O'Brien. Patty. Blake. A, tu jest Ster w sumie. To tu się kierował raczej. I jest McLean. Dobra. No to halo, rozkaz. Gotowi do odpłynięcia. Słuchać, leniwe psy! Dalej, że na wanty! Precz z nią! Przygotować się do podniesienia kotwicy! No i pięknie. Wypływamy. Zarąbisty sok z wyciskanych owoców. Po prostu pycha. Nie dość, że zdrowe, dobre, to w ogóle w sumie wszystko ma, co trzeba. No pięknie, wypływamy. To się... Nie, no dobra. Wczytywanko. No i nowy ląd, nowe potwory, nowe rzeczy do zgarnięcia. Jakaś skrzynka już widzę leży. Zaraz się tym może zajmiemy. Tylko tu nie ma portu, wpływamy tak po prostu na plażę i trzeba będzie łodziami. Ładne tu są te widoki, ładne. No właśnie, ktoś pytał w komentarzach, na jakichś ustawieniach gram, to zaraz mogę w sumie pokazać. Dobrze. Wrona się zdziwi, jeśli myśli, że może się przede mną ukryć. Gdzie zaczniemy szukać? Nie wiem, ale czuję w kościach, że te patałachy na wieży nam powiedzą. Mhm. Na wieży? Jesteś ślepy? Ta ogromna wieża z dwoma nierobami siedzącymi na szczycie. Widziałeś ją z morza. Dwóch nie stanowi problemu. Jesteś rządny krwi, co? Rozwiążmy im języki, zobaczymy, co wiedzą. Okej, stalowa broda dołącza do grupy. Łódka, aha, i łódką do statku sobie można dopłynąć, czyli tu jest taka nasza baza, no ale spokojnie, najpierw jakieś tutaj fanty i tak dalej. A, taki standardzik. Dobra, pokażę te ustawienia w sumie. Nie wiem, nie są jakieś super najlepsze, bo dziwnie to tutaj działało. Nie, zaraz nie ustawienia gry, tylko grafika. Jakieś takie filtrowanie, na średnie praktycznie wszystko jest. Nie dawałem na full, bo... Jakieś, no zaczęły być spadki FPS-ów, mimo że w grze miałem 60, nie widzicie tego tutaj
nie ma nakładki Steama, to po prostu nagrywało się gorzej. A jak zmniejszyłem, to też mam 60. Niby trochę gorzej to wygląda, ale w sumie czy na YouTubie to jest taka duża różnica, to nie wiem. Ważne, żeby była w miarę ta płynność. Czasem gdzieś tam się zdarzy ją zgubić, ale... Ale no okej. O! Aha, dobra, drewniane skrzynki możemy zbierać. Czyli coś to tutaj będzie do jakiegoś zadania prawdopodobnie. Grog też warto mieć. Oj, no niespodziewane dwa uniki. Po prostu kliknąłem raz w prawo. Kokos. Z wielkimi krabami się tak walczy. Dawaj, bij to. No, przewracaj się, dobrze. Ten silny spróbuję. O, trochę wzięło więcej rzeczywiście. Ej, zarąbiste te kraby są. Jest strasznie łatwo pokonać tym kopniakiem. Tu jest jakaś, kurde, jaskinia. Ej, zbadałbym to, jak mam ich w grupie, to wszystko przetrwamy, nie? Warto by było coś takiego zbadać. No a co do krabów, no to po prostu jest dużo doświadczenia dla nie. Mimo, że tak łatwo pokonać. Co to jest? O kurde. Pati, przeżyjesz? Nietoperz jaskiniowy. Moment, moment. Calowobrody, przestań, przesuń się. No, unik. Ja pierdziel. Strzelaj. Nie mogę strzelić nawet z pistoletu. Nic nie mogę zrobić, nie wiem co się dzieje. Dobra, pięknie. Chyba spoko, chyba się udało. Tak, szpony, chwała. To z opóźnieniem tutaj pokazuje tę chwałę, to wszystko. Ale okej, okay. Dobra. Jakoś poszło, trochę mnie poblokowali. Jest jakiś miecz bity. Stary miecz, no to myślę, że to nie będzie lepsze. Ale tak z ciekawości po prostu sobie sprawdźmy. A, takie tam dziadostwo. Trochę złota. Czy to po jednej monetce jest? Czy chociaż trochę więcej? Misa na handel. Dobra, gówno tutaj widać, więc pochodnia pod czwórką. O, i mogę teraz kopać, no właśnie, mam kill off. Jak dziwnie tym. Łe. Dziwna animacja strasznie. No i co wykopałeś? 5 samorodków, okej, okay. Zawsze coś. To jest jakieś ich gniazdo całe, jak kurde z królową pełzaczy. Grzyby. Fajnie, bo taki grzyb to jest po prostu jedna porcja jedzenia. Nie, że tam przywraca 5, a coś przywraca 10, tylko... Po prostu kolejna porcja, zapas żywności. Wszędzie tych grzybów. Spoko. Fajnie, fajnie. Gdzieś tutaj chyba jeszcze była jakaś... Tu kopałem, tak? Coś tu chyba jeszcze było. No, możliwe, że... Co? Szedłem do wody, to mi zgasło. Możliwe, że przeoczyłem coś, ale to spokojnie, to mi na pewno napiszecie i gdzieś tutaj będziemy wracać. Tam są wodospady, no tu wydaje się, że można przejść. Co to było? Muszla? Tu jest chyba ta skrzynka do... Nie. Nie wiem, nie chcę się tak bardzo zagłębiać też. Wieżę niby miałem widzieć gdzieś tam z daleka, ale jej za bardzo nie... A, tutaj, okej. Czyli tu gdzieś trzeba by było pójść do góry, dobra. Jakieś skrzyneczki, tu jeszcze leży przecież muszla. Potem sobie to pootwieram. No i kierujmy się w takim razie teraz w tę stronę. Nowe miejsca, w ogóle mapy nie mamy, nic na razie. Tu się pewnie idzie do góry do nich. Ale ja się tu przejdę, tu są na przykład indyczki. Zawsze coś, bo jednak 20... Ej, no kurde, dobre, bo 42 w sumie. A za takiego dzika, którego zabija się dłużej, jest na przykład 50 chyba 2 czy coś. Także to się w miarę tutaj opłaca. Chcę przejść tą plażą, dlatego że to... Nie wiem, te skrzynki mnie tak ciekawią, czy to... Co to da? Przewracaj się. O, dobrze, stalowobrody. I mocny. I znowu mocny. Patty tam w ogóle obija się. Nie dostaniesz doświadczenia. Muszla z niego wypadła. Złota koniczyna. Kolejna gdzieś tam skrzynka. To pewnie te skrzynki... Też zobaczę tak z ciekawości mapa. Aha, i to jest tutaj. Jest jeszcze pełno tych wysp, no ale nie posiadam mapy. No to rozumiem. Jasne, może od tych gości będzie się dało kupić. Na przykład. Czaszko, kwiat, kokos. Jakieś takie wyjście. O, 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 o. To wygląda na coś fajnego, ale jeszcze zobaczę te plaże najpierw. No niestety, będzie trochę takiego zwiedzania teraz, bo nie wiem co i jak, nie? Co to pływa? To ryby. Ryby. Dobra, czyli w sumie nic więcej na tej plaży nie ma. Idziecie?
Chodźcie, mam nadzieję, że się tutaj nie zgubicie jakoś głupio. Że wszystko damy radę tutaj elegancko zrobić. Fajnie, on tak płynnie na to wskakuje. Akurat ta animacja mi się tutaj podoba. Tak sobie skacze i on... No dobra, teraz trochę inaczej, ale też okej. Oni wchodzą. Chciałem tak płynnie, bo on tak fajnie się zawiesza wtedy. Dobra, wyszliśmy na samą górę, mamy kokosy. Tu jeszcze coś, moment. To jest trochę warte. No wlazuj, Patty, co żeś taka jest jakaś niegibka. O, jesteś, dobra, okej. Ech, no i ładna dżungla gdzieś tutaj znowuż. Jakieś rzeczy. Zaraz do wieży dojdziemy, spokojnie. Znaczy myślę, że tą wieżę już w następnym odcinku zrobię, bo trochę tutaj już czasu minęło. Ale porozglądać się jeszcze warto w niektóre miejsca. Okej, co wy robicie? Jezus. Tutaj coś leży. Fani zbieractwa tutaj są jakby ukontentowani w tym momencie, bo większość rzeczy i tak zbieram. O, jest małpa. Małpkę można by było tutaj usmażyć. Halo. I oni mi tego może nie mogą przerwać? Ja nie mogłem przerywać tego właśnie. No właśnie, było coś takiego, że jak walczyłem z ludźmi, którzy to mieli, to jak on coś takiego wykonywał, to nie dało się tego przerwać. Więc to teraz może mi naprawdę... Kolejna świątynia. Pomóc. I silny. Gdzieś tam... No bij, halo. Nie wiem, jakoś dziwnie to wyszło, ale jest. Cholerne bestie nigdy się nie uczą. No jakby trafiasz cały czas na jakieś nowe, to może... Rany, spójrzcie na to. To na pewno stara świątynia Indian. Niesamowite. Widywałem Indianie? Bardziej imponujące budynki. Tutaj? Ta jasne, faranga, bla 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 bla, twierdza wulkaniczna, bla bla bla. Słyszałam to setki razy. To zupełnie inna kultura. Ponoć potrafią kontrolować zwierzęta, a nawet ludzi. Wudu. Kontrolują innych siłą swego umysłu? Jak oni to robią? Dobrze byłoby się tego nauczyć. To potworne. Robią z ludzi niewolników. A to tak jak normalni ludzie bez magii. Nikt nie będzie mi rozkazywać. Świetnie. Na pewno? I tak robisz to, co ci każę. Może rozejrzyj się, czy nie ma tu czegoś ciekawego, a potem spadajmy stąd jak najszybciej. Co, wy opuściliście grupę? Szczur, Fibia. Elegancko. Do szczura nic nie wypada. W Fibii wypadały monety chyba. Ale nie, idzie jeszcze, idą jeszcze za mną. No to nie wiem, jak mam ich w grupie i mam wejść do świątyni pełny pułapek, gdzie już widać z daleka jakiś zombie, czy nie wiem, co to jest. No to wchodzę bez żadnego wahania. Witam. O nie. O, blisko. Bęk. Pudło. To jest jakiś jak zombie, on ma jakieś takie te... No z buta go czasnąłem, dobra. Nieźle mi idzie, praktycznie sam tyle życia wziąłem, ale teraz się troszkę cofnę jednak. Ja sobie tu szczura zabiję. Wy tam go dobijcie. Dobra. I tak 105 chwały. Włócznia i ty chyba przy sobie nic nie miałeś. Tu jest grzyb. Dobra, powoli tam jakieś jedzonko. Jest tu ciemniej, teraz można w prawo albo w lewo. Tu jeszcze może coś leży. Nie za bardzo, dobra, ale patrząc na czas, to myślę, że może, o, zacznijmy tak fajnie od nowy odcinek od splądrowania tej całej świątyni. To może być dobre, szczególnie, że mam ich w grupie. Jakoś się będę najwyżej trzymał z tyłu. Zresztą, kurde, no patrząc na tego gościa, to on, kurde, raczej ma dobrą broń i wytrzymałość. No Patty też spokoj, sobie tam coś strzelają z pistoletów. Dobra, w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Stawcie łapkę w górę, jak się podobało. Trzymajcie się. Cześć.